Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na filmik mojej ulubieńcy kosmetycznej i nie tylko z 2021 roku. Czyli dzisiaj pokażę kosmetyki, które używałam w tym roku, właśnie w tamtym roku 2021. Są moimi ulubieńcami. Niektóre to są moje ulubieńcy przez kilku lat, więc też one się tutaj znajdą, będą się powtarzać. Jak oczywiście będą się powtarzać z poprzedniego roku, czy jeszcze z... Jeszcze z dwóch lat, to wybaczcie, ale po prostu niektóre te produkty po prostu muszą się znaleźć nie co roku, bo je po prostu używam na stałe. Więc jeśli Wam się ten film spodoba, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Zapraszam do filmiku. Jeśli chodzi o rzeczy, mam tutaj bardzo dużo, więc nie wiem, jak to podzielę, czy na dwa filmiki, czy na jeden. Zobaczymy, jak mi się zmieści. I tak, pierwszym to są akcesoria do włosów, czyli wszystko do włosów. Czyli tak, pierwszy to szampon, który używam i bardzo go lubię, czyli właśnie ten z tej serii właśnie z Schwarzkopf. Bardzo lubię właśnie tą serię. Oczywiście ja pamiętam, ten szampon dostałam od mojej mamy chyba w zestawie z lakierem i z właśnie z odżywką. Bardzo mi się sprawdzał i bardzo lubię ten szampon. Kolejny szampon, który używam non stop, to właśnie jest Panty Probich, chyba tak to się czyta, i to jest duża butla. Moja mama mi właśnie kupiła w Biedronce i używam i bardzo lubię ten szampon z Panty Probich. Taka wielka butla. Kolejny to jest odżywka do włosów i jeszcze chodzi o z tej serii właśnie lubię też szampon. I też bardzo lubię tą odżywkę, nie wiem czy w tamtym roku pokazywałam czy też nie, ale ta odżywka używam właśnie non stop chyba przez 2-3 lata. Czyli dużo butelek zużyłam tej właśnie odżywki z Else. I też, jak mówiłam, właśnie szampon też używam i też bardzo lubię. Jeśli chodzi jeszcze o pielęgnację włosów, to bardzo lubię i jak mi się skończy, to będę musiała kupić. Dzisiaj właśnie jak byłam w Biedronce, wczoraj jak byłam w Biedronce, to właśnie widziałam, że jest właśnie ta odżywka, czyli jak mi się skończy, to na pewno zakupię. To jest Schwarzkopf właśnie z tej serii, co ten szampon, więc bardzo go lubię, używam, w ogóle pięknie pachnie i jak byłam u fryzjera wtedy kilka miesięcy temu, to właśnie widziałam, że fryzjerka też używa tej odżywki, czyli jak fryzjerka używają, to ta odżywka jest dla mnie bardzo dobra i bardzo lubię i też pięknie pachnie, więc tą odżywkę bardzo lubię. Kolejny do włosów rzecz to jest właśnie karatyna właśnie z tej właśnie firmy, nie chcę po prostu skaleczyć języka, nie chcę skaleczyć nazwy tej firmy. I też tą karatynę bardzo lubię i wiem, że tą karatynę też polecała i też tą płynną karatynę Gran Paula. Więc oczywiście pozdrawiam się Gran Paula bardzo serdecznie. Właśnie od jej polecenia właśnie mam tą małą próbkę z właśnie z karatyny, czyli też dobrze mi się sprawdza. I teraz tak, jeśli chodzi o kolejne, jeszcze do włosów jeszcze mam dwie rzeczy, czyli dwie szczotki. Jedno to taki Tangle Teaser chyba, dostałam od siostry i bardzo go lubię. I w ogóle mi się fajnie szczesza włosy i nie szarpie tych włosów w ogóle. Dajcie znać, czy też tak mieliście w dzieciństwie, że nie lubiliście szczotkowania włosów. Ja po prostu nienawidziłam, że jak mama szczotkowała, to tak tak szarpało, nie? I to było najgorsze. Teraz są szczotki, które nie są takie złe, jak to się mówi, nie? To tak, są szczotki, które nie szarpią i przyjemnie jest czesać włosy. I też tą szczotkę, którą też użyłam od dwóch, chyba trzech lat, też bardzo ją lubię. Z AliExpress chyba nawet ją mam. I bardzo ją lubię. No i ten Tangle Teaser, te dwie szczotki uwielbiam, jeśli chodzi o szczotkowanie włosów. I kolejne to będzie pielęgnacja. Pierwsze to z pielęgnacji, to od dłuższego też czasu używam właśnie, to już mam bardzo mało tego, więc tylko do projektu Denko pójdzie. Z Eveline właśnie płyn micelarny, bardzo go lubię. W ogóle dużo używam płyn micelarny, ale ten właśnie najbardziej lubię z Eveline. Też miałam taki jeszcze inny, chyba też taki grubszy właśnie opakowaniu, więc też bardzo lubię, używam i lubię, czy też Nivea lubię, jeśli chodzi o płyny micelarne. Tak właśnie wygląda. Kolejnym to jest
Też bardzo używam, to jest tonik z Soraya, bardzo go lubię. Używam do codziennych pielęgnacji. On się sprawdza właśnie w tej serii. No i też lubię tutaj hydrolat. Też bardzo lubię. Jest to taka mała pojemność, ale starczy. Oczywiście ja tak, jeśli chodzi o używanie tego, to raz to, używam, więc dlatego mam na dłużej. Kolejny to będzie serum i to serum z Delia. Tak to się czyta? No nie, tak właśnie wygląda. Teraz mam taki drugi, też bardzo lubię. Czyli mam te dwa serum, które też używam. Też bardzo lubię. I kolejna rzecz, którą z pielęgnacji lubię, to właśnie z Delia właśnie pod oczy. Też bardzo lubię ten produkt. Produkt celny z Deli. Taki mamy też bardzo. Lubię ten produkt celny, jeśli chodzi o to. Teraz tylko przyniosę jedną rzecz. Tutaj jest, przyniosłam roślinna pianka myjąca do twarzy. W ogóle bez tej pianki myjącej nie wybrałam sobie mycia twarzy. Bo takie bardzo lubię. Miałam też żelki z Niwa, ale dałam dla swojej siostrzenicy. Bo to dla mnie jest zdecydowanie lepsze, więc takie właśnie też. Ten też mi się już kończy, więc będę musiała niedługo zakupić nowe. I to jest Soraya. To jest to, co wam pokazałam. To jest z serii Soraya. Bardzo lubię te produkty i lubię je używać, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. Tutaj mam kolejną rzecz, czyli krem właśnie do twarzy, który, jak pewnie wam mówiłam o tym kremie też w pielęgnacji, chyba taki film był, ten krem był. Uwielbiam ten krem, używam zawsze pod podkład i dla mnie jest ok, nie widzę jakichś suchych skórek. Ten właśnie krem poleciła moja babcia. Moja babcia właśnie używa tylko chyba w niebieskiej takiej tubce. On kosztuje chyba 10 zł, czyli 11, chyba do 13 zł, ale dla mnie starczy na długo i bardzo go lubię. Ale tak jak mówiłam, nie widzę suchych skórek. Pewnie też się powtarza, ale musi się powtarzać, bo to jest mój ulubieniec długo. I teraz kolejne, to będą wody perfumowane. Ten, czyli z Rossmana ta woda perfumowana. Bardzo ją lubię. I ona przypomina mi zapachem właśnie z tej Biedronki, więc też z tej Biedronki lubię w serii i z tą bardzo lubię, jeśli chodzi o perfumy. O perfumy, wody perfumowane. Bardzo lubię, bo mam ładne zapachy. Kolejne to jest, jeśli chodzi o wody perfumowane, to nie mogę zabrakować się mojego ulubionego zapachu, który uwielbiam i to jest mój zapach od naprawdę dużo lat, czyli Cerebret, czy Cerebret, nie wiem jak to się czyta. Bardzo lubię, teraz zmieni w ogóle butelkę, inaczej to wygląda. Kiedyś to był to cały taki różowy napis. Bardzo lubię ten, tą wodę perfumowaną z Avonu, uwielbiam. On jest po prostu ładnie pachnie i to jest właśnie jeden z moich ulubień perfumowany. Bardzo lubię w ogóle te wody. I kolejne to są z Biedronki. One to jest właśnie z tej samej serii co ten fioletowy, tylko tak różową butelkę bardzo lubię. Jeszcze taką czarną jeszcze lubię. Też bardzo lubię ten zapach Biedronki. Też mój ulubieniec. I no i ten z BS chyba. Z Biedronki też w Flor. Tak właśnie, jeszcze będzie widać. Też bardzo lubię tą właśnie tą wodę perfumowaną, chyba tak się to mówi. I kolejne to jest też, jeśli chodzi o takie zapachy. Też mgiełka z Biedronki, oczywiście ja ją miałam i zużyłam. To drugą kupowałam do kalendarza, ale uwielbiam ten zapach. I to jest mgiełka do ciała, cytryna i chyba jakiś kwiat. To zaraz zobaczę. Piwonia. Cytryna i kwiat piwoni. Bardzo fajny zapach, jego bardzo lubię. Tak właśnie wygląda. I to są takie, jeśli chodzi o moje zapachy. I kolejne będą świeczki, bo oczywiście świeczki też chciałam, żeby się tutaj znalazły, jeśli chodzi o moje ulubieńce. Oczywiście, no tak jak podejrzewam, chyba będzie druga część. I tak, jeśli zaraz wam pokażę swoje ulubione świeczki. Świeczka z Pepko i to jest grapefruit i kiwi, bardzo fajny zapach, w ogóle tak wygląda. Kolejny to będzie
Mój ulubieniec to jest świeczka z Biedronki, to jest frezja i gruszka. Przepiękny zapach, jeśli chodzi o moje ulubione świece. No i kolejne świece to będą białe kwiaty i cytrus. Też bardzo mi się podoba ten zapach. W ogóle te świeczki, co pokazuję, te czarne z Biedronki, są jeszcze dostępne, więc możecie jeszcze dostać, jak będziecie chcieli. W Biedronce. No i też w Biedronce, też jedna z moich ulubionych świeczek, to jest świąteczna. Z tej firmy właśnie lubię, bo mam dużo tych świeczek z tej firmy, więc bardzo lubię. To jest jabłko i cynamon, więc też bardzo lubię. W ogóle na święta go troszkę spaliłam i ładnie pachnie. Kolejny też będzie z Biedronki. Taki różowy, taki wakacyjny. A świeczkę też bardzo lubię. I przedostatnio to będzie z Pepco, też bardzo lubię ten zapach. I ostatnia świeczka, która musiała się znaleźć. To jest właśnie z Yankee Candle. Ta świeczka, dostałam tą świeczkę na urodziny od mojej siostry, więc musiałaś to znaleźć. Pięknie pachnie, ten właśnie zapach morza, jak ja to mówię, i przypomina właśnie lato ta świeczka. I to dostałam właśnie, tak jak mówiłam, na urodziny od mojej siostry. Więc jeśli chodzi w tym filmiku, będzie wszystko. Jeszcze wam pokażę do końca. Nie wiem, czy widzieliście. Yankee Candle, taka mała świeczka. Jeśli w tym filmiku będzie wszystko, jeśli wam się ten filmik spodoba, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Zapraszam do drugiej części, bo tutaj się nie zmieszczę z tymi kosmetykami.